Dzień dobry, Magdalena Ciślińska w dzisiejszych informacjach. Dni Chemika 2019, spotkanie autorskie w Książnicy Płockiej, a na koniec 25. edycja Płock Orlen Polish Open. W sobotę Orlen Olimpiada, w niedzielę piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji. Tak będzie podczas kolejnych Dni Chemika, które w Płocku zostaną zorganizowane już w najbliższy weekend. Będzie się działo to z całą pewnością. Już w najbliższy weekend odbędzie się kolejna edycja cyklicznej imprezy organizowanej przez PKN Orlen. Mowa oczywiście o Dniach Chemika, które ponownie przygotowano dla płocczan. Znów zaplanowano dwa dni wypełnione atrakcjami. W sobotę 8 czerwca śmiałkowie zmierzą się w konkurencjach Orlen Olimpiady. W niedzielę zaś na terenach zielonych Politechniki Warszawskiej odbędzie się piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji. Będzie wielki diabelski młyn, konkursy z nagrodami, animacje dla najmłodszych, symulatory dla każdego i koncerty. Do uczestnictwa w imprezie zaprasza sam Robert Kubica. Dzień dobry wszystkim, tu Robert Kubica. W imieniu Orlenu zapraszam wszystkich na tegoroczne Dni Chemika. Pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Życzę dobrej zabawy i trzymajcie za mnie kciuki podczas startów Grand Prix Kanady. Dużo będzie się działo także na scenie. Wystąpią na niej utalentowani młodzi płoczanie w ramach Talentiady, a wieczorem dla płoczan zagrają gwiazdy Monika Lewczuk i zespół Gole z Orkiestra. Witamy kochani bardzo serdecznie i zapraszamy na wyjątkowe święto do Płocka. 9 czerwiec zagramy z okazji Dnia Chemika. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich chemików, ale oczywiście to jest 20-lecie Gole z Orkiestry. Pojawiają się największe przeboje Gole z Orkiestry, jak i te premierowe piosenki. Dokładnie, powspominamy te 20 lat Gole z Orkiestry i już się nie możemy doczekać na ten wyjątkowy, piękny koncert w Płocku. Do zobaczenia! Hej, hej, hej. Wstęp na piknik jest wolny. Mnóstwo ludzi i ciekawe wydarzenie. Mowa o spotkaniu autorskim w Książnicy Płockiej. Do Płocka przyjechała Aubeda Grałowska, doktor szkół, doktor nauk medycznych, specjalista, neurolog, lekarka i autorka książek. To na podstawie jednej z nich nakręcono serial Stulecie Winnych, emitowany obecnie w Telewizji Polskiej. Dzisiaj co prawda jest piątek, a nie czwartek, bo my zwykle organizujemy spotkanie, mamy te literackie czwartki, ale dzisiaj wyjątkowo, jak widać, naszym gościom nie przeszkadza zmiana dnia, ponieważ już jest bardzo dużo osób w sali kolumnowej i mamy spotkanie z autorką, z panią Aubeną Grabowską. To jest, myślę, że pewnie też i trochę telewizja się do tej popularności przyczyniła, ale my przede wszystkim będziemy dzisiaj mówili o książkach, które wyszły spod pióra pani Aubeny, a tych, którzy oglądają telewizję, to oczywiście na pewno zaciekawi fakt, że serial Stulecie Winnych to właśnie na podstawie prozy pani Aubeny Grabowskiej powstał. Jak zapewnia dyrektor Banasiak, spotkanie było wyjątkowe. Bardzo klimatyczne spotkanie, kobiety, która ma gdzieś tam swoje bułgarskie korzenie. Myślę, że i kultura, i sposób postrzegania świata wyjątkowe dla naszych gości. Spotkania autorskie w Książnicy Płockiej odbywają się cyklicznie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Książnicy Płockiej. Turniej rozpoczęty. Trwa 25. edycja Płock Orlen Polish Open. Jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisa na wózkach na świecie. Do Płocka przyjechała czołówka. Mowa o zawodnikach tenisa na wózkach. Celem tej wizyty jest rozgrywany turniej, czyli 25. już edycja Płock Orlen Polish Open. Gościmy 47 zawodników z 15 państw. Turniej ma kategorię ITF 2 i pula nagród $22,000. Jest to w tym tygodniu oprócz Roland Garros najważniejszy turniej na świecie. Cieszymy się, że czołówka świata przyjechała do Płocka i nasi zawodnicy będą mogli z nimi się zmierzyć. Turniej już trwa. Już teraz organizatorzy zapraszają na mecze, a w szczególności na finały. Jesteśmy w fazie w tej chwili 1/16 finału. Finał ten najważniejszy gry męskiej singlowej odbędzie się w piątek o godzinie 11:00. Także zapraszamy serdecznie na korty Wisła przy ulicy Łukasiewicza 34. Wstęp na imprezę, która trwa na kortach przy stadionie Wisły Płock, jest całkowicie wolny. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne wydanie informacji.